Opole dzięki funduszom unijnym ciągle zmienia się i rozwija. Powstaje coraz więcej nowoczesnych placówek. Jednym z takich miejsc jest właśnie powstająca biblioteka miejska. Biblioteka kojarzona jest zawsze tylko z regałami książek, specyficznym zapachem i ogólnym staromodnym wyglądem. Budynek został tak zaprojektowany, że składa się z dwóch części. Pierwsza z nich nawiązuje do budynku mieszkalnego, który mieścił się tutaj. To był budynek XIX-wieczny, ale był bardzo mocno zniszczony. Ta część, która nas łączy z tym XIX-wieczem, łączy nas również szczeliną, taką szklaną szczeliną, której będę rozbudowała, całą tą częścią nowoczesną. Jak mówimy o nowoczesnej architekturze, to mówimy o szklanej architekturze. I tutaj, jak Państwo mogli zobaczyć, rzeczywiście to szkło dominuje. Jednak nie tutaj. Miejsce to zapewni warunki do wyciszenia się, wypicia kawy z przyjaciółmi, obejrzenia galerii sztuki. Dzieci będą mogły się tu pobawić z książką, a młodzież poczytać czasopisma, bądź zasiąść przy jednym z nowoczesnych stanowisk komputerowych. Takie miejsca sprawiają, że w dzisiejszych czasach, w dobie komputerów, biblioteka nie kojarzy się już z czymś staromodnym i nudnym. To miejsce doskonale połączy to, co tradycyjne, trwałe i niezmienne, oraz to, co współczesne i wielofunkcyjne. Takie budynki pokazują, że Opole też jest w XXI wieku i nadąża za resztą kraju i Europy. Poza wspaniałym wnętrzem, biblioteka jest również bardzo ciekawa z zewnątrz. Od razu widać, że to współczesny obiekt. Duża część powierzchni ścian jest wykonana ze szkła, co daje z zewnątrz efekt nowoczesności, a od środka wrażenie wszechstronności. Jest to obiekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Polskiego na lata 2007-2013 i nazywa się ten program Inwestujemy w Twoją przyszłość. Te środki są podzielone mniej więcej 50 na 50, czyli tutaj w takich proporcjach jest ten projekt dofinansowany. Główną i boczną ścianę budynku zdobią wiersze, napisane zarówno po polsku, jak i po angielsku. Jednak powstanie tej biblioteki nie byłoby możliwym, gdyby nie pomoc Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane dzięki programowi regionalnemu Narodowa Strategia Spójności i stanowi ono 50% wszystkich kosztów. Gdyby nie te pieniądze, biblioteka nigdy by nie powstała. Właśnie na przykładzie takich miejsc widać, jak wiele Unia Europejska nam daje i ile jej zawdzięczamy.